Witam was wszystkich w moim programie TJ Guns. Mam na imię Tomek i od razu odpowiadam na pierwsze pytanie. Nie chodzę dwa dni w tej samej koszulce, po prostu trzaskam dzisiaj dwa filmy. Na pewno się zastanawiacie, dlaczego znowu tego labela dzisiaj trzymam w rękach. Zauważyłem, że nigdzie w internetach, ja również nie publikowałem właściwie, jak się obsługuje ten karabin, jak się ładuje amunicję do magazynka rurowego, jak działa ten podnośnik właśnie, który podaje naboje z magazynka rurowego do komory nabojowej, więc może przejdziemy dzisiaj do takiego manualu, ok? Tym bardziej, że, no to jest ciekawe, tym bardziej, że ten egzemplarz, jak już naprawdę kilkakrotnie wcześniej wspominałem, był w Armii Polskiej. Ma tutaj bicia na kolbie właśnie ze zbrojowni numer 2 z września 1935 roku. Był remontowany i włożony do magazynów uzbrojenia mobilizacyjnych. Więc mam nadzieję, że tym bardziej będzie ciekawy ten odcinek, ok? No bardzo mi przykro, nie mam nabojów do Lebela dzisiaj, ale możemy wykorzystać naboje do Mosina, więc to będzie ok. Więc cały układ tego zamka wygląda bardzo popularnie. Mamy tutaj też wycięcie przy okazji na kurku, gdzie możemy ten kurek naciągnąć teoretycznie, jeżeli mamy nie wypał. Ok. Idąc tutaj dalej, w tym miejscu to jest osłona przeciw wylatującym gazom w przypadku przebicia spłonki ewentualnie lub pęknięcia łuski. Mamy dwa rygle ustawione tutaj pionowo, a poziomo jednakże w komorze. Jak widzicie, tutaj mamy ten lifter, tą łyżkę, którą po uderzeniu zamka do tyłu się podnosi do góry. Następnie zamek, idąc do przodu, wybiera nabój z tego liftera i wprowadza do komory, tak? Ok, wyjmijmy teraz ten nabój. Ładujemy w ten sposób, że jak widzicie, tutaj na dole jest wejście do magazynka podlufowego. Ok, powiedzmy, ładujemy jeden nabój tutaj. On się tam nam zaczepiał, taki występ. Ta kryza jest troszeczkę mniejsza. Ten zaczep nie będzie taki, ale jak widać, ideę, prawda? Więc na razie mamy tutaj nabój na dole, prawda? Więc wyobraźmy sobie, że mamy tutaj nabój na łyżce. Zamykamy. Słyszeliście takie pstryk? Więc właśnie mamy nabój w komorze i mamy teraz nabój na lifterze, który się właśnie nasunął z magazynka rurowego. Strzelamy. Bum. Otwieramy zamek. Wyrzucamy jak gdyby łuskę starą. Lifter się podnosi już z nabojem wysuniętym z magazynka podlufowego i następnie jest wprowadzany do komory nabojowej. Okay. Jeszcze jedna rzecz. Ta dźwignia tutaj służy nam do odcinania tego podnośnika, żeby można było zachować w magazynku naboje na przykład na tarcie lub obronę, odparcie atakującego przeciwnika, więc ta dźwignia w przednim położeniu zatrzymuje nam ten lifter, że on po prostu się nie obniża w celu wybrania naboju z magazynka podlufowego. Więc cały czas nam działa w ten sposób, że rzucamy nabój, strzelamy, wyciągamy, tak? Jeżeli chcemy wprowadzić magazynek do akcji, że tak powiem, przesuwamy tą dźwignię w tylne położenie, strzelamy, tu się obniża. I w ten sposób to działa. Widzicie, jak mocno zamek dam do tyłu. Więc taka to filozofia. Niezbyt skomplikowane, prawda? Bardzo proste i no w sumie bardzo łatwe do nauczenia. Więc jak widzieliście na filmie, wszystkie operacje mające na celu załadowanie tą broń i wprowadzenie jej do akcji są bardzo podobne jak operacje w strzelbach typu pump action, z magazynkiem podlufowym, prawda, rurowym podlufowym. Więc to jest bardzo podobnie. Niektóre strzelby właśnie typu pump action wykorzystują to samo okno wyrzutowe do ładowania, jak i do wyrzucania tych właśnie łusek, czyli bardzo podobnie jak tutaj jest. Starsze strzelby typu Aitaka właśnie w ten sposób działały.
tylko że wyrzucało łuski po prostu na dół i ładowało się je po prostu tak samo od spodu, nie gdzieś z boku, ok? Także tyle. Mam nadzieję, że ten film był bardzo informatywny i do zobaczenia następnym razem. Cześć.